Witam Państwa, Grażyna Rakowicz. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moi goście to Barbara Sękowska-Rańkę, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu i dr Przemysław Wójtowicz z Bydgoskiego Oddziału IPN-u. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ale pamiętamy nie tylko o ofiarach Katynia, panie doktorze. Tak, musimy pamiętać, że pojęcie zbrodnia katyńska jest pojęciem, które się wiąże z jednym miejscem, pierwszym miejscem, odnośnie którego zidentyfikowano, że tam były grzebane, bo nie można to mówić o pochówku, tam były grzebane polskie ofiary. Ale oprócz Katynia, tego najbardziej słynnego miejsca, już dzisiaj możemy mówić o pewnych dodatkowych trzech miejscach, w których polscy jeńcy wojenni, polscy więźniowie polityczni byli grzebani. Są to ofiary zarówno na terenie Rosji, jak i na terenie Ukrainy. Czyli jest to Charków, jest to Miednoje. Najnowszym zidentyfikowanym, potwierdzonym miejscem na terenie już niepodległej Ukrainy jest miejscowość Bykownia na terenie Kijowa. Te miejsca są pewne. Ale są jeszcze Kuropaty koło Mińska na Białorusi i to miejsce jest mało pewne. To miejsce jest bardzo prawdopodobne z tego względu, że mamy duże poszlaki odnośnie tego, że tam na tym uroczysku, jak pani wspomniała, bo jest to miejsce w żaden sposób do dzisiaj nie jest zagospodarowane, nie ma tam żadnego oficjalnego cmentarza, chociaż wiemy, że w Kuropatach byli chowani, byli grzebani nie tylko Polacy, ale również generalnie mieszkańcy ówczesnej Republiki Białoruskiej, ofiary stalinizmu w latach 30., latach 40. Archeolodzy będą mogli na ten teren kiedykolwiek wejść, bo do tej pory im się nie udaje. Stosunki polsko-białoruskie są takie, jakie są, no i niestety władze białoruskie nie wpuszczają tam polskich ekip archeologicznych, a mamy duże podstawy, żeby sądzić, że tam również są osoby, które Polacy związani ze zbrodnią katyńską, pogrzebani. Chociażby z takich faktów, które docierają od nas za pośrednictwem Białorusinów, mieszkańców Białorusi. Chociażby znaleziono grzebień, na którym były wyryte inskrypcje w języku polskim, które mówią nam o tym, że posiadacz anonimowy tego więzienia pisał po polsku, był Polakiem i jest inskrypcja, która mówi, iż siedział w kwietniu 1940 roku w mińskim więzieniu, a to jest okres, gdy rozstrzeliwano właśnie Polaków na podstawie list proskrypcyjnych. Pani prezes, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej dla pani i dla pani rodziny jest dniem szczególnym. Tak, oczywiście. Bardzo to przeżywamy. Właściwie mama kiedyś powiedziała mi, że nie ma dnia, kiedy nie myślałaby o swoim ojcu. O pani dziadku. O moim dziadku, którego ja też nigdy nie miałam. Mój dziadek był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego i przed wojną miał bardzo wysokie stanowisko, ponieważ pracował jako jeden z dyrektorów w polskim monopolu tytoniowym w Radomiu. To była generalna gubernia. No, został powołany do wojska. Moja mama miała wtedy 4 lata, babcia była w ciąży. I po prostu już nigdy do nich nie wrócił. One i tak miały szczęście, ponieważ to była generalna gubernia i nie były wywożone na Sybir. Prawdopodobnie gdyby mieszkały na terenach tutaj bliżej ukraińskich, z całą pewnością byłyby wywiezione. Gdzie został rozstrzelany? Mój dziadek dokładnie leży właśnie w Katyniu. Właśnie tam moja babcia otrzymała 2 listy z Kozielska w listopadzie 1939 roku oraz w styczniu 1940 roku i niestety już żadnych innych listów nie otrzymała. Wysłała mu, za każdym razem wysyłała mu listy. Co pisał w tych listach? On był bardzo pełen życia i miał takie inklinacje jakieś takie polityczne. On był bardzo inteligentnym, bardzo takim humanistą. Tak jak wszyscy oni w końcu to byli wszystko oficerowie, to był kwiat inteligencji polskiej, tak? Przynajmniej jego część. Panie doktorze, dużo wiemy dzisiaj, gdybyśmy tak mieli ocenić o zbrodni katyńskiej w tym szerokim rozumieniu.
Jeżeli chodzi o szerokie rozumienie, to jak najbardziej tak. Już od kilkudziesięciu lat oficjalnie, nieoficjalnie są prowadzone badania, są chociażby relacje świadków, to co przed momentem nam pani prezes powiedziała, ale cały czas jeszcze wielu szczegółów brakuje. Jednym z takich najistotniejszych szczegółów jest tak zwana lista białoruska, katyńska lista białoruska, lista osób, które zostały rozstrzelane na terenie ówczesnej Sowieckiej Republiki Białorusi. Tej listy nam brakuje. Aczkolwiek Białorusini obiecali już kiedyś, w 2010 roku, po raz kolejny zresztą, że ta lista zostanie przekazana i udostępniona, no jednak tak się ciągle nie dzieje. Jakie przeszkody głównie, jak pan to ocenia, występują? Nie tylko Białorusini nam obiecali, również obiecali nam to Rosjanie. No przyczyn możemy się tylko domyślać. Albo jest ona ukryta w tych teczkach śledztwa, jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską, których to teczek śledztwa Rosjanie jeszcze nam nie udostępnili, albo tej listy po prostu nie ma. Bo jest też lista ukraińska ofiar zbrodni katyńskiej. Ją znamy trochę przez przypadek, poznaliśmy w latach 90. dzięki ministrowi Milczanowskiemu, bo dostał taki fragment listy, na której to znalazł się ojciec ministra Milczanowskiego. Upublicznił ten fragment w mediach i tą drogą otrzymaliśmy już całą listę. Tak to było. Był taki szczęśliwy przypadek, chociażby związany z tym, że to był początek lat 90., bodajże 1992 rok, z tego co pamiętam. Świeżo powstałe państwo ukraińskie, od funkcjonariuszy jeszcze ówczesnego państwa ukraińskiego otrzymaliśmy taką listę. Ona, mogę państwu powiedzieć, zawiera 3435 imion i nazwisk. Jak żyło się, mając dziadka, który został stracony w Katyniu, o którym przez lata nic nie mówiono, dopiero później, w latach 90. coś zaczęto wyraźniej wypowiadać na ten temat? Moja mama od początku była półsierotą, prawda? Niestety jej siostra zmarła w czasie jeszcze okupacji. Także moja babcia praktycznie podwójnie jakby przeżywała utratę swojego męża oraz jeszcze dziecka. Także one we dwie żyły razem. Mama, oczywiście nie wolno jej było powiedzieć dokładnie, ponieważ mama nigdy nie mogła we wszystkich swoich biografiach, że tak powiem, życiorysach, nie wolno było jej napisać, że ojciec leży w Katyniu zamordowany przez Rosjan, absolutnie. Mogła jedynie pisać, że ojciec został zamordowany w obozach koncentracyjnych niemieckich. Była pani w Katyniu w 2010 roku. Jest. Jak to miejsce wtedy wyglądało? Bo wcześniej było zaniedbane. Tak. W 89, kiedy moja mama po raz pierwszy tam pojechała, też z grupą, też to było wszystko organizowane, to było miejsce zaniedbane, to było, właściwie nic tam nie było. I tablica z rokiem 1943, natomiast, czy 41, natomiast W 2010 roku to było piękne miejsce. Ja byłam zachwycona tym cmentarzem. Nie sądziłam nawet, że część polska cmentarza wojennego jest tylko jednym małym fragmentem całego cmentarza, który tam jest. Praktycznie czekając na tą piękną uroczystość, wybrałam się po prostu, żeby oglądnąć sobie resztę tego cmentarza. Trafiłam na część rosyjską, gdzie nie było żadnych nazwisk, tylko kopce, chodziło się po takich platformach drewnianych i na początku byłam zdezorientowana, myślałam, że tam właśnie ci nasi Polacy leżą, się okazało, że nie, tam byli Rosjanie, tam nikogo nie było. O czym to świadczy ta zmiana? Ta zmiana, no to jest fantastyczne, to jest to, co Polska zrobiła przez te ostatnie 20 lat, od 89 roku, to jest fantastyczne. Ale muszę powiedzieć, że w 89, na samym początku, również były naciski na to, żeby jednak nie wyjawiać tej prawdy. Także nasza pierwsza pani prezes Kira Staszewicz dostawała pogróżki też indywidualne. Żeby tu w Polsce? Tak, w Polsce. Dopiero później, krok po kroku, po prostu im więcej Polska jako państwo robiła w tym kierunku, to można było śmiało o tym mówić. My mówimy, że to są cmentarze katyńskie.
Tak? Ale pod tym kryją się te wszystkie Charków, Katyń, Twer, Bykownia. Tylko może gwoli uzupełnienia przypomnijmy telewidzom, że pierwsze trzy polskie cmentarze właśnie w miejscowościach Katyń, Charków i Miednoje zostały otwarte w 2000 roku. Ostatnio kilka lat temu, okolice 2012, z tego co pamiętam, został oddany do użytku czwarty cmentarz na terenie Kijowa. No i cały czas czekamy na ten miński Kuropaty. No ale jest taki problem. Skoro państwo białoruskie, tamtejsze władze nawet nie chcą przyznać się w stosunku do swoich obywateli, że na terenie Kuropat byli w okresie stalinowskim rozstrzeliwani Białorusini, mieszkańcy Związku Sowieckiego przez oficerów NKWD, Rosjan Białorusinów. Tamtejsze władze twierdzą, że robili to Niemcy, no to na razie nie możemy o czym mówić. I tak na koniec chcemy, żeby pamięć była o Katyniu i o zbrodni katyńskiej w ogóle. Edukujemy młodych ludzi i króciutko tylko powiedzmy, że Echa Katynia, taki przegląd filmowy odbywa się kiedy, panie doktorze? Jeżeli chodzi o Echa Katynia, jest to przegląd filmowy, który odbył się, pierwsza część jego odbyła się dzisiaj o godzinie 10 w kinie Jeremi na terenie Fordonu, a druga część jest jutro również o godzinie 10, również w kinie Jeremi jeżeli na terenie Fordonu. Jeżeli mogę tylko dodać, to proszę państwa, my już jesteśmy innym pokoleniem, tak? Tak samo Niemcy, tak samo Rosjanie, już są, to są inne pokolenia. I oczywiście należy pamiętać o tych zbrodniach, natomiast ja bym bardziej patrzyła w przyszłość. Najważniejsze jest to, abyśmy razem, ręka w rękę po prostu, budowali ten świat. To są nasi najbliżsi sąsiedzi. I życzyłabym sobie, abyśmy mieli dobre stosunki i z Rosją, i z Niemcami. Dziękuję państwu za przybycie do studia. Moi goście: Barbara Sękowska-Rańkę, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu, i dr Przemysław Wójtowicz z bydgoskiego oddziału IPN-u byli w rozmowie dnia. Dziękuję. Zapraszam na kolejną o 19:00. Do zobaczenia.